Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będzie tak miło i przyjemnie. A to ze względu na to, że idąc do jednego z pobliskich supermarketów, których czasami robię zakupy, jak czegoś mi brakuje, w koszalińskich supermarketach, doznałem po prostu szoku. Szoku i zdziwienia, zdumienia, chamstwa, wręcz, że tak powiem, bezczelności i ludzi nieznających granic, którzy są odpowiedzialni za to, co sprzedają, za to, co wykładają na półki. I nie chodzi mi o jakieś tam, wiecie, produkty zapakowane, gdzieś tam, coś tam, tylko produkty, które są pieczone i wystawiane dla ludzi. A mianowicie chodzi mi o kurczaki zrożne. Przechodząc, jak już wspomniałem, ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że coś takiego może być wyeksponowane w sklepie i śmierdzieć, bo to nie pachniało, bo to śmierdziało i śmierdzi nadal. Ale za chwileczkę wszystko Wam opowiem. Gdyby taka starsza pani, która ma ochotę zjeść kurczaka zrożna, bo uważam, że to jest uderzone właśnie w takie osoby, chciała zjeść sobie kurczaka zrożna. Ludzie, stuknijcie się w te puste głowy i zacznijcie sprzedawać ludziom jakość, bo w telewizji właśnie ten supermarket, nie powiem Wam nazwy, reklamuje się, że promuje polską, świeżą, elegancką, zawsze dobrze zrobioną żywność, a gówno prawda. Już Wam pokazuję. To jest z jednego supermarketu. Zapakowane oczywiście w pudełka, tak jak powinno być, ale to, co jest w środku, to jest żenada, to jeszcze było ciepłe, ale ile razy było odgrzewane, nie mam pojęcia. I co to jest upieczone, też nie mam pojęcia, ale właśnie teraz to otworzę i Wam pokażę. Zobaczcie, jeszcze tego wcześniej nie otwierałem. Bo po co? Bo po co otwierać? Spójrzcie tylko. Tego strach brać do rąk. To nie chodzi o to, że ja planowałem ten odcinek, ja go nie planowałem. I ja po prostu jestem w szoku. Ja wziąłem te kurczaki, spójrzcie. I to śmierdzi. I teraz drugi kurczak. Również z tego samego sklepu. Bo to połówka. Znaczy jeszcze nie otwierałem wcześniej. To jest kurczak z rożna. Spójrzcie tylko. Tego nie wolno robić. Spójrzcie. I idąc za ciosem, sprawdziłem kolejne supermarkety, w których również sprzedają taką żywność. Ja to spakuję z powrotem i prawdopodobnie jutro odniosę do tego sklepu. To jest chore, spójrzcie. Teraz kolejna supermarket, który nie należy do naszych krajowych, bo ten jest nasz krajowy. Tu rzecz już wygląda troszeczkę inaczej. Już ten kurczak jest zrumieniony i w miarę wygląda. I powiem Wam szczerze, jest nawet taki dość delikatny. Tutaj bym się do niczego tak za bardzo nie przyczepił, no bo osoby tam pracujące nie muszą wcale być po jakimś, wiecie, gastronomiku, ani być jakimiś znanymi kucharzami. Po prostu każą im to odgrzać, czy piec, nie mam pojęcia, i to robią. No, ale mógłby być trochę krócej w tym piecu. No, pachnie dosyć. I tutaj nawet skuszę się, żeby kawałek spróbować. Jak dla mnie mało soli, taki jakiś. Taki trochę niejaki, ale okej. Widzicie, soczysty jest dosyć. Opa. Jakbym go podgrzał ponownie, to na jakiś taki, wiecie, szybki obiad mógłby się nadać. Nie jest zły. Okej. Ale to już nie są standardy, jakby to powiedzieć,
nasze, bo to jest market należący do sieci sklepów zagranicznych. No i został mi trzeci sklep, w którym znalazłem właśnie kurczaka z Rożna. Jest to nazwa Kwiatków i kurczak wygląda najlepiej. Pani sprzedająca mi te kurczaki, bo skrzydełka nie było całych już, a skrzydełka miały być o smaku miodu, w marynacie miodowej. Mówiła mi taki tekst, te skrzydełka mają tyle z miodem, co coś tam, już nie pamiętam. No, w każdym bądź razie dała mi do zrozumienia, że one nie będą smakowały miodem, ale spróbujmy, bo wyglądają, zobaczcie, łódka też, to jakieś 45 minut temu kupowałem, zobaczcie. Mięso jest soczyste, jest marynowane, bo widać, kurczak jest różowy, jest dodana jakaś przyprawa z peklosolą. I powiem tak, łódka smakują fajnie. Jeśli miałbym kupować kurczaka z Rożna, to tylko nie, w supermarkecie, to właśnie w tym sklepie. Wygląda naprawdę dobrze. No i teraz te skrzydełka o smaku miodu. Sprawdźmy. No, coś tam słodkie są. Ale czy to jest miód? Nie jestem pewny. Kurczak ma ładny kolor. Jest dobrze wypieczony, niewyschnięty. I to jest mój numer jeden. Numer dwa. No, jak widać, różnica jest ogromna. No, ale ten pierwszy kurczak od z tego supermarketu, co ma piękną polską nazwę, jest po prostu ohydny. Spójrzcie. Naprawdę, pies sąsiada by się na to nie skusił. Miejmy to na uwadze, idąc po sklepie, po supermarkecie. Zerknijmy i zwróćmy uwagę osobom, które tego pilnują, że takich rzeczy nie powinno się sprzedawać. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego, ale nie takiego. Ewentualnie to się nadaje do zjedzenia.